Zdrowia, szczególnie dla normalnych. No co tam, panie, w polityce, szczególnie w kubańskiej polityce. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. No Kuba to w zasadzie, jak się tak popatrzeć z Florydy, no to można z lornetką prawie, że tam zauważyć. Od czasu do czasu pojawiają się ludzie na różniejszych dętkach od traktora, czy na innych kajakach. No sporo tych biednych Kubańczyków wyławiają. Ciekawe jest to, że w czasie PRL-u, no to było tak, że Niemcy z Niemiec wschodnich, jak chcieli uciekać, no to do Szwecji czy gdziekolwiek, no to z reguły przyjeżdżali do Polski. No i wtedy brali te dętki od tego traktora i starali się przepłynąć na drugą stronę. Dlaczego? No dlatego, że w Polsce to jeżeli im się nie udało przepłynąć, no to Wojsko Ochrony Pogranicza płynęło, łapało ich, przywoziło na brzeg, no i odstawiało do Niemiec i szli do więzienia. No i to była ta dobra sprawa. Dlaczego oni przyjeżdżali do Polski? No dlatego, że jak zamierzali by uciec z Niemiec wschodnich, no to tam w zasadzie tam, jeżeli przekroczyli tylko tam 200, 300, 500, 3 kilometr, no to podpływał ten kuter ochrony granicy Niemiec wschodnich i CKM-ami, jakimiś jeszcze szmajserami z hitlerowskimi, po prostu jak hitlerowcy zatapiali tych biednych Niemców. No w Ameryce no nie zatapiają, Kubańczycy też tam ich wyłapują czasami, no ale niektórym się uda wypłynąć. No i to przez dziesiątki lat to było sporo pieniędzy. Znaczy no było w latach, kiedy tam Castro wypuścił dziesiątki tysięcy bandziorów, no dlatego te wszystkie w latach 80. te Miami Vice, te wszystkie filmy, no te narkotyki, nie narkotyki, no to 90% tych Kubańczyków, no to uczciwi ludzie, którzy tam wylądowali w Ameryce. No a te 10%, no to bandziory, to po prostu bandziory, gangi i tak dalej. Także to nie najlepiej wyszło Ameryce przyjmować tych uciekinierów. No teraz Biden nienawidzi Kubańczyków, no bo tak jak mówię, 90% no to są konserwatyści, to jest no, Bóg, honor, ojczyzna do pewnego stopnia, nie utożsamiają się z socjalizmem, nie utożsamiają się z bandytami, normalni, ciężko pracujący ludzie, no ale nienawidzący socjalizmu, no tak jak sporo Polaków, która wyjechała z PRL-u, po prostu zadecydowała, zagłosowała, można powiedzieć, nogami, no i wylądowała na czterech stronach świata. Na Kubie duża sprawa, no to było to, że tam ta bida z nędzą nieustannie była i tam dużo pieniędzy przepływało właśnie z Ameryki przez ostatnie powiedzmy 20 lat. Ta cała rewolucja no to trwa 63 lata. Dlaczego to wszystko tam trwa tak? No między innymi dlatego trwa, że jest klimat. Klimat nie ma zimy, nie ma mrozu, no to tam przeżyć powiedzmy, no to nie trzeba kombinować na styczeń i luty. Związek Radziecki, no to dopiero upadł w 89 roku. Także Wenezuela, no to ma od groma ropy, dawała ropę i tak dalej, i tak dalej. No, Kubańczycy tam wysyłali swoich lekarzy, czy tam pielęgniarzy, do Angolii, do Wenezueli i tak dalej, i tak dalej. Także, że cały ten rząd komunistyczny kubański cwaniakuje jak może. No ale najważniejsze są pieniądze. No i te pieniądze zaczęły przepływać troszeczkę mniej, a inflacja jest galopująca. W zeszłym roku, tam sierpień, wrzesień, październik 2021, no to oficjalna inflacja była podawana przez rząd komunistyczny, że jest 70%. No ale patrząc na ceny na czarnym rynku, ile trzeba było zapłacić za peso
za dolara, no to w zasadzie nie jest 70%, tylko 70 razy, czyli 7000%. No, cała wyspa, no to bardzo zależna jest właśnie od, tak, od 20 lat mniej więcej od tych pieniędzy, które przesyła rodzina, której się udało wyjechać gdzieś tam za granicę. No i zawsze przesyłali te pieniądze. Tyle tylko, że Kubańczycy, te cwani komuniści kubańscy, tak jak cwani komuniści polscy, pozakładali peweksy. Także dużo ludzi młodszych to może nie wie, co to jest peweks, no ale peweks to jest państwowe coś tam wyrobu zewnętrznego. No jakiś taki głupi skrót był, czy eksport wewnętrzny, państwowy eksport wewnętrzny, no coś takiego. W każdym razie, no to tam ściągali najróżniejsze dżinsy, nie dżinsy, alkohole z zachodu, no i to wszystko było sprzedawane. I bardzo dużo ludzi, którzy pracowało, Polaków też, którzy tam pracowali, no bo dużo Polaków pracowało w Libii, Kaddafiemu budowali, ja nie wiem, co oni tam budowali, czy elektrownie, czy lotniska, no to polscy inżynierowie, budowlańcy jechali tam do tej północnej Afryki, budowali to, dostawali pensję powiedzmy tam 200, 300, 400 dolarów, a w Polsce by zarabiał tam 20, 30 czy 40, no ale jak dostawali te pieniądze w tych dolarach, no to w zasadzie dostawali wymianę i to były tak zwane bony towarowe. To na każdym było napisane bon towarowy, 1 dolar, no i flaszka chyba kosztowała z dolara, no to było tam też w latach tam 70. czy 80., no to było 120 dolarów, no ale w każdym razie cały cyrk tych sztucznych pieniędzy istniał za PRL-u, no i na Kubie do niedawna jeszcze było identyczny scenariusz. I także ludzie, którzy dostawali od rodziny 100 dolarów, no to dostawali tych 100 papierkowych dolarów. No ale to się zaczęło psuć troszeczkę, no bo normalnie te peso kubańskie to było dawane wszystkim innym pracownikom, ale ten odpowiednik dolara, no to ludzie mogli kupić lepsze rzeczy. No w Polsce kupowali jakieś Marlboro amerykańskie, jakieś tam pierdoły i tak dalej. No dużo pod peweksami to było tych tak zwanych cinkciarzy. I cinkciarzy, no dlaczego? Bo to oni mówili cięć, czyli exchange, czyli wymiana, cięć money, to było właśnie cinć money, czyli exchange, cinkciarze. No ale dużo z nich, no to w zasadzie współpracowało z milicją, współpracowało, opłacało się wszystkim tym służbom, żeby mogli wymieniać. No zarabiali nieźle, ludzie w Polsce też kombinowali, tak jak Kubańczycy. No Kubańczycy, normalni Kubańczycy są tak jak normalni Polacy, ale te wszystkie kubańskie dolary peweksowskie, no to zaczęły być problem, dlatego że za dużo ich wydrukowali, no i na czarnym rynku, no to zaczęła być wymiana, także nawet było niższa wymiana niż normalnie. No w Polsce to też było ciekawe, że ludzie, którzy przywozili jakieś twardą walutę, czy niemieckie marki, czy dolary, czy funty, no to byli w stanie zamienić powiedzmy 1000 dolarów na 1000, no nie wiem, 50 bonów peweksowych, no i mieli w zasadzie te 50 dolarów więcej, jeżeli potrzebowali coś kupić, no bo to było jedna wymiana. No ale właśnie to była ta różnica, gdzie Kubańczycy do niedawna mieli to samo. No także historia komunizmu się powtarza, rozwiązanie komunistyczne się zawsze powtarza. Rząd po prostu przy żłobie robi, co robi. No przy żłobie jest zięć, nie Castro, nie Fidela Castro, tylko jego brata, to
generał, oczywiście generał Luis Alberto López Caleja. No, to on jest zięciem Raula Castro. No i on ma miliardową biznes. On po prostu prowadzi biznes, no bo to tak jak we wszystkich tych krajach posocjalistycznych, to wszyscy Urząd Bezpieczeństwa, wojsko, policja, ci partyjniacy, no to trzymają w ręku to te pieniądze. No ale tak jak wspominałem teraz, te przepływy spadły o 70%. 80% spadły od dwóch lat. Dlaczego? No dlatego, że powiedzmy w 2019 roku, no to przepływ był prawie 4 miliardy dolarów. 4 miliardy dolarów, no to są potężne pieniądze. No i też coś podobnego, co się działo w 2013 roku, no to na Kubie zaczęli odpuszczać troszeczkę podróżowanie, no to także tam nie wiem, gdzie oni podróżowali, czy do bloku wschodniego, czy do Europy, no do Ameryki to raczej nie, no ale podróżowali, no i tak jak Polacy za PRL-u jeździli do Rumunii, do Bułgarii, na Węgry, w tych swoich walizkach, plecakach przywozili tam jakieś pierdolenie, doły, no i sprzedawali, kupili taniej, sprzedawali, handlowali, no to nie był szmugiel, no bo szmugiel no to jest na większą skalę, no i to taki mała wymiana towarowa, no ale co, no rząd komunistyczny tracił kontrolę nad tym, także również położył na tym wszystkim łapę, no bo przedsiębiorcy, normalni Kubańczycy robili to, co cały świat robił. W 2019 roku komuniści też co zrobili z tymi, co wracali z turystami. Także zaczęli konfiskować, zaczęli podatki dawać, cło i tak dalej. Także kazali używać karty debitowe, które były wydawane przez partię komunistyczną i w tych wszystkich sklepach państwowych, no cwaniakują, jak socjalizm, komunizm bez wolnego rynku, no to jest jedna wielka kontrola. Pod koniec roku 2020 Trump no to zabronił tych przelewów, zabronił tego przesyłania. Western Union, no to jest następna taka firma, która zamknęła amerykańska, no ale był taki film Finch i Meksz. To połączenia miała komunistyczne, no i również Banco Financiero Internacional, no to właśnie wojskowy bank, który też brał w tym przesyłaniu udział, no to za Trumpa to w zasadzie to zostało wszystko przycięte. No dzisiaj jak zwykle amerykańscy komuniści i użyteczni idioci, no to oskarżają Amerykę. No wszyscy użyteczni idioci, komuniści, socjaliści amerykańscy oskarżają Amerykę o problemy na Kubie przez ostatnie 63 lata. No to dlaczego Ameryka jest problemem? No każdy normalny wie, że to nie jest problemem. No jednopartyjny socjalizm, jednopartyjny zamordyzm jest problemem. Teraz na dzień dzisiejszy no aresztują młodych ludzi, nie dają im, wrzucają ich do więzienia, są często bici, często są katowani, nie dostają pracy i tak dalej, no a to są kontrarewolucjoniści, tak? No wszyscy ci przeciwnicy w jednopartyjnym systemie socjalistycznym, no to zawsze muszą być zlikwidowani. Do tego to się sprowadza. No ale co chcę powiedzieć, no Biden miał spotkanie z prasą w zeszłym tygodniu, no i tam między innymi się pytali o granice. No to on powiedział, że granica ukraińsko-rosyjska musi być pilnowana, no ale ludzie mówią chwila,
lat. Nie chodzi o granicę ukraińsko-rosyjską, co Amerykę obchodzi ta granica. Co w związku z meksykańską? No to ten nie odpowiedział. Tak? Prawda jest taka, że 200 tysięcy nielegalnych przechodzi przez granicę meksykańską do Ameryki, a tutaj jest problem, że 100 tysięcy żołnierzy chce wejść na Ukrainę. No w Ameryce problem jest taki, że tak biorą wszystkich ludzi, żeby głosowali na demokratów do tego stopnia, że ludzie, którzy przechodzą przez granicę, są aresztowani, no i ten urząd graniczny, czy Urząd Ochrony Granicy aresztują ich tam na 24 godziny, no i wydają im taki papier, że byli aresztowani z imieniem, nazwiskiem i tak dalej, no i że mają się stawić do sądu tam za miesiąc czy za dwa. No ale problem jest taki, że najróżniejsze grupy biorą tych ludzi z tego miasteczka już w Ameryce przygranicznego, zawożą ich na lotnisko, no a na lotnisku ten dokument aresztowania jest używany jako dowód osobisty, jako dowód tożsamości. Tak jest źle dzisiaj w Ameryce. Dokument o aresztowaniu kogoś jest aktualnym, legalnym papierem. No w każdym razie spytali się Bidena, co sądzi na temat granic, co tak odpowiedział. No i zapytali się o politykę w zachodniej czy hemisferze. Zapytali się o politykę łacińską tutaj. No to zaczął pieprzyć głupoty o tym, że o dyktaturze Nicolasie Maduro. No i też jakoś tak mamrotał coś o Chile czy Argentynie. No nie wspomniał oczywiście o Kubie, no bo Kuba to jest jeden wielki wstyd, do którego komuniści, no jeszcze 5 lat temu, no to śpiewali piosenki na temat komunizmu kubańskiego. No Kuba i ich wywiad, no to ogólnie rzecz biorąc niszczy. Popiera te represje w Wenezueli, w Nikaragui. Ogólnie rzecz biorąc podtrzymuje jednopartyjny system w Boliwii. Chce rozwalić jakąś taką demokrację w Kolumbii, w Peru, w Chile. Sami na Kubie, no to mają te miejsca policyjne, gdzie torturują swoich ludzi, niszczą i tak dalej, i tak dalej. Także nie można tego bezpieczeństwa czy demokracji w tej Ameryce Łacińskiej, Środkowej, Południowej, jakby to nie nazwać, nie można rozmawiać bez wspomnienia Hawany, ale amerykańscy komuniści nie zrobią tego. No, tam było takie pół powstanie, pół rewolucji, pół takiej jakiejś solidarności kubańskiej 11 lipca, no ale to już się wszystko wyciszyło. W Ameryce nikt nie opowiada o tym. Socjalizm zawsze opowiada bajki o wspólnym dobrze i o tym, że wszyscy powinni być równi, no ale to co ci komunistyczne świnie robią, żeby się nałapać przy korycie, no to jest nieprawdopodobne. Tak było w Polsce. No teraz w Polsce to już te komunistyczne świnie to w trzecim pokoleniu po prostu ten szaber Magdalenki w pijanej Magdalence przy ciasnym stole, no to zaowocował tym, że 3 miliony Polaków jest na całym świecie. Także Kubańczycy, no to są podobnie nieszczęśliwi, czy w podobnej sytuacji, tak jak byli Polacy. No ale to wszystko jest wina socjalizmu, wina Jaruzelskiego, że wprowadził stan wojenny, dlatego że nie chciał ruskich wpuścić, tak jak mówi na Ukrainie też. Zmienią rząd, dlatego że nie będą chcieli, żeby Ruscy weszli. Zdrowia dla normalnych. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję. Jeszcze bardziej nie subskrybujesz? Tu jest strzałeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach i do następnego, czasami zdemonetyzowanego filmiku. Zdrowia dla normalnych. Przekaz dla konserwatystów. Dziękuję, że wierzycie. Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja. Gdziekolwiek jesteście na świecie,
No może nawet i na Kubie, nie wiem z jakiego powodu. No Polacy się fascynują, na internecie to się fascynują tą turystyką. Z Kanady no to też nielegalnie latają na Kubę. No ale wszystko jedno, głosujcie na normalnych. Przekaz dla socjalistów, co głosowali na Bidena, no czyli musicie być komunistami albo użytecznymi idiotami, no ale najwyższy czas się zastanowić, bić w piersi, przeprosić i zacząć głosować na normalnych. Zdrowia dla normalnych.